Witajcie drodzy kochani. Ja w dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów o iluzji tego świata materialnego, ponieważ wszystko, co tutaj się znajduje w tym świecie materialnym, tak naprawdę istnieje, tyle że jest iluzoryczne, jest przejściowe. Także dlatego się interesuję jogą, dlatego uprawiam jogę, ponieważ joga utwierdza nas w naszej duszy, w naszej jakby cząstce duchowej, którą posiadamy w naszym sercu. Jakby jednoczy nas z najwyższą osobą Boga, prawda? To jest właśnie Bhakti Yoga. A iluzja tego świata materialnego, czyli tak zwane karnawały, Halloween i tak dalej, co można tutaj wyliczyć, no tak naprawdę odprowadza nas od celu naszego życia, znaczy, no, czy dokładnie jest to, co mówię, odprowadza daną jednostkę, daną duszę od jej prawdziwego celu, który jest samorealizacja, rozwój duchowy i właśnie te rzeczy, które znajdują się w tym świecie materialnym. Wielokrotnie, jeżeli nie zwracamy na to uwagi, jeżeli nie przywiązujemy do tego uwagi, mogą nas po prostu zagnać jakby w taki róg, z którego nie ma wyjścia po prostu. Dlatego jeżeli dana osoba znajduje się już w iluzji tego świata materialnego, jest przejęta przez istoty subtelne, przez demony, czy przez byty, czy przez jakiekolwiek inne istoty, mogą to być istoty również z innych planet, które przejmują ludzi i kontrolują ludzi z tej cywilizacji. Dlatego, żeby uwolnić się od tych uwarunkowań subtelnych, tej iluzji tego świata materialnego, trzeba intonować odpowiednie mantry. W poprzednich programach mówiłem, jak na przykład mantra Radhe Syama Radhe, czy Om Namo Bhagavate Vasudevaya. To są mantry, które uwalniają nas z tej iluzji tego świata materialnego, z tej Mai, bo to po prostu ten świat materialny jest ciemny i jest okryty jakby taką iluzją. Ta Maja to właśnie jest ta ignorancja, ta ignorancja, która tutaj króluje w tym świecie materialnym, ponieważ jednostki, w tym się ludzie generalnie nie mają otwartego trzeciego oka, nie mogą zobaczyć rzeczy takimi, jakimi one są w tym świecie materialnym, dlatego jest dużo niewiedzy. I tą niewiedzę rozświetla nam wiedza, czyli po prostu Wedy, książki starożytne z Indii, mówią, w jaki sposób dojść do samorealizacji, w jaki sposób zrealizować się duchowo, zrealizować swoją duszę, unikając problemów z tą iluzją, z tym światem materialnym. Ja dodam, że ten świat materialny jest jakby jest przejściowy i jest jakby takim czyśćcem dla duszy, ponieważ tutaj, jeżeli przechodzimy cierpienie, to w jakiś sposób cierpiąc, no to się oczyszczamy z wszelkiego rodzaju brudów. Dodam, że jogini wielokrotnie medytują w Himalajach w mrozie, który jest minus 30, minus 40 i mając w sobie siły mistyczne dają ciepło swojemu ciału, dają ogień wewnętrzny, który w nich płonie dzięki sile swojego umysłu. Dzięki temu po prostu mogą przetrwać takie bardzo niskie temperatury. Jest po prostu medytując o tym, że mają w sobie ten ogień, jakby aktywują pewne czakry, aktywują kundalini, aktywują pewne elementy subtelne, które mają przy sobie, wzmacniają swoje ciała subtelne i dzięki czemu po prostu mogą wytrzymać bardzo niskie temperatury, jak również kładąc się na ogniu, bezpośrednio na ogniu, mogą wytrzymać również temperaturę ognia. Jak do tego dochodzą? No, ci jogini po prostu dochodzą do tego wielokrotnie przez wysokie wyrzeczenia, przez wielkie wyrzeczenia, przez robienie postów wielodniowych, dodam. Znałem takiego jednego jogina, wiem, że robił posty wielokrotnie po 50, po 40 dni i to dawało mu dużo siły witalnej, to dawało mu też takiego blasku jego ciała. Także tak naprawdę nie jest dobre wchodzić w tą koncepcję materialną, ten materializm, ten twardy materializm tego świata. Potrzebujemy kilka samochodów, kilka domów, kilka kont bankowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj wymieniać, prawda? Można żyć o wiele prościej, mając na przykład jeden dom, mając jeden samochód, mając jedno konto bankowe i mając życie proste, ale mieć wzniosłe myślenie. I to jest właśnie to motto, które właśnie chcę przekazać Wam.
proste życie, wzniosłe myślenie. To jest po prostu najważniejsze w naszym życiu. Nie gromadzenie pieniędzy, nie gromadzenie fortuny, nie gromadzenie rzeczy materialnych, ponieważ w jeden dzień może przyjść jakikolwiek kataklizm, co prawdopodobnie może się wydarzyć, to jeszcze nie wiadomo do końca. I po prostu wszystko, drodzy kochani, stracicie w jednym momencie. Nie będzie już waszych kont bankowych, waszych samochodów, waszych domów. Wszystko to rozpłynęło się jak bańka mydlana, ponieważ nic w tym świecie materialnym nie jest stałe. Wszystko tutaj ulega zmianie, tak samo jak ulega zmianie wasze ciało, tak samo jak ulega zmianie sytuacja, w której żyjecie. Wydarzają się różne rzeczy, różne sytuacje, także wszystko ulega zmianie i musicie być tego po prostu świadomi. Ja chciałem wam skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje podkładki do harmonizowania struktur wody, jak również mamy odpromiennik mineralny. Ten odpromiennik, drodzy kochani, możecie zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Serdecznie was tutaj pozdrawiam i do widzenia.